Zadanie piąte. Wyznacz wartość wyrażenia. Logarytm przy podstawie 1 druga z 8 odjąć 12. I tutaj, żeby wyznaczyć wartość tego całego wyrażenia, musimy wiedzieć, ile wynosi logarytm przy podstawie 1 druga z 8. Zapiszmy tutaj to wyrażenie, czyli logarytm przy podstawie 1 druga z 8. No i tutaj pada pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść podstawę logarytmu, żeby uzyskać liczbę logarytmowaną, czyli 8. No i teraz popatrzmy, jeżeli liczbę 1 drugą podnieślibyśmy do potęgi 3, to tutaj byśmy uzyskali 1 do potęgi trzeciej nad 2 do potęgi trzeciej, czyli w rezultacie liczbę 1 ósmą. Czyli 1 druga do potęgi trzeciej daje nam 1 ósmą, natomiast tutaj mamy 8. No i teraz co moglibyśmy zrobić? Tutaj moglibyśmy wykorzystać pewien wzór. Otóż jeżeli pewną liczbę podniesiemy do potęgi minus pierwszej, to uzyskujemy odwrotność podstawy. Czyli żebyśmy z liczby 1 ósma mogli uzyskać 8, to oznacza, że liczbę 1 ósmą musimy jeszcze podnieść do potęgi minus pierwszej, czyli tutaj po prostu uzyskujemy 8. Skąd to 8 się wzięło? No otóż skoro na podstawie tego wzoru zamieniam miejscami, czy może nie tyle co zamienia miejscami, co zapisują odwrotność podstawy potęgi, to znaczy, że faktycznie muszę zamienić miejscami licznik z mianownikiem, czyli uzyskam 8. W jaki sposób moglibyśmy zastosować tę wiedzę i tę wiedzę do tej sytuacji? Otóż tutaj moglibyśmy zapisać, że liczbę liczbę 1 drugą podnosimy do potęgi minus pierwszej, żeby odwrócić podstawę potęgi i jeszcze do potęgi trzeciej, czyli my tutaj uzyskamy w gruncie rzeczy 2 do potęgi trzeciej, czyli liczbę 8. Natomiast jeżeli mamy tutaj taką sytuację, jaką mamy w tym miejscu, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy takie podwójne potęgowanie. Jeżeli mamy podwójne potęgowanie, to znaczy, że w rezultacie uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. To znaczy, że akurat ten konkretny przypadek moglibyśmy zapisać w następujący sposób. Ja tutaj najpierw przepiszę w ogóle całe wyrażenie, czyli 1 druga do potęgi minus pierwszej i do potęgi trzeciej. To na podstawie tutaj tego wzoru wiemy, że to wyrażenie, to tutaj jest równe liczbie 1 druga do potęgi minus trzeciej. No i tutaj na tym etapie musimy znać jeszcze inny wzór. Otóż, jeżeli ułamek zwykły podnosimy do potęgi mniejszej od zera, to zamieniamy licznik z mianownikiem i cały ułamek podnosimy do potęgi m. Czyli tutaj zapisujemy 2 pierwsze do potęgi trzeciej, czyli po prostu 2 do potęgi trzeciej, czyli 8. Oznacza to, że logarytm przy podstawie 1 druga z 8 jest równy liczbie minus 3. I może tutaj jeszcze przez chwilkę wrócimy do wyznaczenia wartości tego wyrażenia. No, ponieważ my na podstawie tych obliczeń wiemy, że 2 do potęgi trzeciej to jest 8, to tak naprawdę od razu mogliśmy zastosować ten wzór, czyli zapisać, że liczbę 1 drugą podnosimy do potęgi minus trzeciej. Wcale nie musieliśmy tutaj wykonywać takich obliczeń, jakie wykonaliśmy, no ale być może to odcinek słuchają osoby, którym łatwiej jest zrobić takie przekształcenie. Ok, my wiemy, że logarytm przy podstawie 1 druga z 8 jest równe liczbie minus 3. Ja zapiszę całe wyrażenie z zadania jeszcze raz. Czyli logarytm przy podstawie 1 druga z 8 odjąć 12 to się równa minus 3, bo taką wartość ma ten logarytm. No i minus 12 jeszcze zapisuję, czyli w rezultacie uzyskujemy tutaj liczbę minus 15. Oznacza to, że wartość tego wyrażenia jest równa liczbie minus 15.